Yo, siemano, ja jestem Josh Fan Gaming, a dzisiaj wam pokażę obecny stan mojego stanowiska gamingowego. I tak, już wam pokazuję, co ja tu mam. Więc tak, pierwsza rzecz to monitor. Jest to AOC C24G1, obsługujący rozdzielczość powyżej rozdzielczości, nawet powyżej 1080p. Kamerka Logitech Webcam Pro 9000, też QuickCam Pro 9000. Klawiatura Razer Cynosa V2. Podkładka pod myszkę Razer Firefly V2, myszka Razer Deathadder V2 Mini. Podkładka pod klawiaturę i myszkę to Modecom Volcano Erebus, czy jak to się tam nazywa. Głośnik jeszcze z 2001 roku, czyli Creative 245. Oczywiście router. Funbox 2.0 od Orange'u. Niestety internet u mnie na wsi nie chodzi, nie jest najlepszy. I tak, stek na słuchawki Razer Base Station Chroma. Tej karty do Steam jakieś. I tak, tutaj jeszcze pod tym mam gogle VR, a konkretnie Oculus, jak one się tam nazywają. Czyli już wam pokażę, jedną rękę trzymam. O, w ogóle VR tu są. I oczywiście konsola do gier. I oczywiście wszystko jest konsola do gier, ja aż tak nie użyłem, czyli PlayStation 4. W ogóle VR nie wiem, gdzie zniknęły. No nie użyłem tej PS4 za często, więc tak. I tutaj obok druga konsola, czyli Xbox 360. I ten. I to nie do końca, bo jeszcze w szafce mam tej słuchawki. Gdzieś słuchawki, jak to, gdzie one są, nie wiem, słuchawki niestety, ale się zgubiły gdzieś. Tak jak ja mam, to Razer Kraken V2. Gdzie one są? Nie, to ja nie, to już nie wiem. I tak, biurko, oczywiście Huzaro. Gdzieś przedłużacze śmieci. No i teraz, oczywiście najlepsza rzecz, czyli komputer. Obudowa komputera to NZXT H510i. Posiada podświetlenie RGB. Płyta główna to ASRock Fatality B450 Gaming K4. Procesor to AMD Ryzen 5 3600. Chłodzenie procesora Silentium PC Ferra 3. Karta graficzna to Zotac Nvidia GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme, i to jeszcze podkręcona jest. I posiada 11 GB VRAM-u GDDR5X, czyż GDDR5. Pamięć RAM 16 GB. Adata XPG GAMIX D10. Ktoś, procesor to jest 6-rdzeniowy i 12-rdzeniowy, taktowanie 3,6 GHz. No i tak, oczywiście dysk twardy SSD NVMe
Adata XPG Gamix S11, zasilacz Seasonic Focus GX 650. I tak, jeszcze oczywiście na karcie graficznej też sobie mogę podświetlenie zmienić. Program, który używam do nagrywania, to OBS Studio. Słuchawki gdzieś mi się ogólnie zgubiły, tylko nie wiem gdzie są. Spektra. Tutaj mogę sobie ustawić posiedzenie, na przykład dam sobie żółte. Apply. Proszę bardzo. Czerwone. Żółte, różowe. Zielone. Przykład hop. Takie turkusowe. Takie też. To turkusowe jest. Ciemno-niebieskie. Apply dałem i jest. Białe też jest. Mam Zotac Firestorm. Jest białe. Spektra. Tutaj już nic się nie da. Tutaj tu mam tylko z przodu logo. Jako dowód też mogę wam tutaj pokazać. Że urządzeń nawet. Macie karty graficzne. Procesory. I nawet też informacje o systemie. System operacyjny Windows 11 Pro. I dobra. Więc tak. To już. Tak. A jak chłodzałem procesor, to Silentium PC Fera 3 HE1224. Obudowa też ma oczywiście zmienione podświetlenie, klawiatura, myszka. Taka rzecz. Pendrive jeszcze mam taki 64 GB. Karty do Steam. Kod niestety nie działa. Pozdrawiam. Ale to jeszcze na busik z papieru. Się ten. No dobra. A więc jeszcze jedno, fotel to oczywiście MSI, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale tutaj trochę się on poniszczył niestety, nie wiem sam dlaczego. Do zobaczenia, widzę, trzymajcie się, cześć, papa, do następnego odcinka.